Witamy wszystkich hodowców w kolejnym materiale. Odwiedzamy dziś hodowcę z oddziału 0267 Wołczyn Tomasza Szwenka. Witam, witam wszystkich hodowców i hodowczynie. Hodowca, a zarazem producenta cel i dla gołębi. Tak, może coś więcej tutaj. Najpierw porozmawiamy o hodowli, o tym, jak pan lotuje, bo wiem, że lotuje pan tylko na gołębie młode. Tak, tak. Od 3 lat tak mniej więcej, do jak rozpocząłem produkcję tych cel dla gołębi, no to już czas tak za bardzo nie pozwala, więc sobie lotuję od 3 lat w lotach gołębi młodych. I ostatni sezon z tego gołębnika? Tak, tak. To był pierwszy sezon z tego gołębnika? To był pierwszy sezon z tego gołębnika właśnie tutaj na loty gołębi młodych, bo chciałem sobie zrobić właśnie gołębnik ogrodowy taki, ale nie ma za bardzo miejsca, ani ten, ani tu kolega właśnie z Niemiec, Smolis, Christoph mi tutaj doradził, żebym zrobił tutaj w tej oborze po prostu ten gołębnik. I coś bym chciał więcej na temat tego, jak poszło w tym sezonie z tego gołębnika. No, myślę, że nawet bardzo dobrze poszło, bo tu jako w oddziele u nas jest około 140 ludzi, 130-140 ludzi. I w takich 3 mistrzostwach GMP byłem 2. miejsce w GMP. W typowanym serię u nas też jest taka punktacja, serię 3. miejsce i w mistrzostwie konficentów, to znaczy szybkościowym, 5 pierwszych ze 40, 2. miejsce, nie? Także no, czyli bardzo myślę, że ciężko poprawić, ale... To może właśnie sobie trochę porozmawiamy o tych młodych, skoro tutaj już typowo skupia się pan na tym, jak to wygląda u pana przygotowanie. Te gołębie są przyciemniane, one są często trenowane, karma jest wydzielana, jak to wygląda? To znaczy, jeśli chodzi o tak, młode przyciemniam, około miesiąca do półtora są przyciemniane, ale to są młode normalnie. Dzisiaj mamy tam 28 bodajże tak, marzec, tak? To gdzieś za 3 tygodnie dopiero będą to tutaj. Młode takie, tak, po prostu kwietniowe. Parowane 15 lutego, także normalne młode, tylko trochę tam są przyciemniane. No zawsze tam próbuję odchować około do 60, bo tyle mam miejsc, nie? No ale zanim dojdzie do lotu, wiadomo, tam z 5-6 zawsze albo usunę, bo jak tam nie pasuje, albo tak, coś nie fruwa, także to tam się usunie. No. Coś w międzyczasie zawsze zginie. Tak, tak, to jest normalne, no. Ale teraz tak w sezonie, jak to wygląda i przed sezonem, jeśli chodzi o te wywózki, często gołębie pan trenuje młode? Znaczy przed sezonem, powiedzmy tak, może z 8 razy są wywiezione, nie? To tak zaczynam tutaj w sąsiedniej wiosce, 2 kilometry, później tak ten, a później już wywożę z moim wujkiem, Czorą Juskiem, z oddziału, nie jest obok oddział, tylko u nas tu jest bardzo takie skupisko, u nas w oddziele jest tyle ludzi, a tu sąsiedni niedaleko też ma 130 ludzi. A, i z różnych oddziałów wywozicie? Wujek leci w oddziele Kluczborg, ja Wołczyna, jedziemy razem. On też nie ma dużo młodych, około 60 zawsze, więc ma taki samochodzik i to razem jedziemy w te samo miejsce, bo ogólnie drogą powietrzną do niego jest tylko 3 km ode mnie, a on jest w innym oddziele, także no. No jemu w tym roku też się powiodło, bo też jest w oddziele chyba pierwszy w jednym mistrzostwie, w drugim, także razem jeździmy. Te gołębie się owszem muszą trochę tam po drodze odbić, tak, bo do niego tam w lewo trochę ten, no ale widocznie to daje skutki. No, a w czasie lotów to też wywożę. Raz albo 2 razy, jak pogoda pasuje, nie? Także. I jakie to są odległości? To jest jedno i to samo miejsce. Cały czas. Samochodem ode mnie jest równo 35 km. Także myślę, że tak drogą powietrzną około 28 może. To samo to miejsce. Nie jest to jakieś daleka wywózka? Nie, zawsze to samo miejsce. I tak samo przed lotami, tak samo najdalej tam, nie? A jeśli chodzi o te gołębie młode, to jak one są prowadzone w czasie sezonu, jeśli chodzi o karmę, suplementację? To znaczy, jeśli chodzi o karmę, jak je odstawiam, to karma jest pierzeniowa. Mam pierzeniową karmę, dodaję jeszcze tam trochę super diety do czasu później lotów. A jak przychodzą loty, to staram się dawać karmę przeważnie z Versallag, jest to Jerry Plus. Później jedna energetyczna, taka nad koniec tygodnia i zawsze super dieta też w tym jest, nie? Także i karma jest, można powiedzieć, dawana dosyta. Nie jest tak, tylko na początku, zanim te młode wejdą w obloty, to jest tylko podawana raz dziennie. Raz dziennie do pełna, tak. Te gołębie młode, czy one teraz odstawione będą, to one na dachu są raptem od godziny do półtorej.
Nigdy więcej. Zawsze po południu, tam od godziny do półtorej. Czyli nie ma tak, że cały dzień... Nie, takiego czegoś nie ma. Godzinę, półtorej, maksymalnie dwie, jak są całkiem młode, nie? I karmione są dopiero po oblocie? Tak, później wołam i są tego. Jak odchodzą od korytka, no to już jest koniec i ten, co jakby tam z dachu był jeszcze gdzieś nie wszedł, no to już nie je, nie? A jeśli chodzi o suplementację, sporo tych rzeczy idzie w czasie sezonu, czy...? W czasie sezonu, no staram się... Jeśli chodzi o suplementację, to daję bardzo dużo morkoncentrat. Zawsze poniedziałek, wtorek idzie morkoncentrat na karmę. Blitz zawsze też jest, nie? Jeśli chodzi o ten. No i później, co jeszcze? Na drogi oddechowe mam taki preparat doktora Brokampfa Aerozol. Myślę, taka mała buteleczka, tam nie kosztuje około 60 zł, a to jest na 600 litrów wody, także to też czasami, nie? No i zakwaszam wodę albo octem jabłkowym z Kauflandu kupuję, bo myślę, że jest najlepszy, albo z Renfielda zakwaszać też, nie? A widzę, chyba. Tak. A tak to już raczej więcej nie. Tu nie ma, tu są loty z wiatrem, no to co im tam podać? No tak. Już karma jest dobra, ten czasami jest tam pod wiatr, no to tam zawsze słonecznik uskany, jest jeszcze konopie dodatkowo. No i grity. Grity, u mnie grity są bardzo ważne, ja stosuję grity nie krajowe po prostu, tylko zagraniczne, to jest firma, znaczy nie wiem, ale jeden się nazywa Junge Diven Mix, później Super Biomix Grit i Jana van de Pasza Grit. No i dodatkowo jeszcze stosuję granulat Kacper P40, jest to holenderski granulat, i z Nifumy Perle, to jest też taki granulat ten. No i jeszcze z Bayersa stosuję Tovo. To czyli jest taka. Gritów różnych jest bardzo grity dużo. Stosuję dobre, bo no sam się przekonałem, kupowałem kiedyś różne grity, nie? Nawet tutaj krajowe takie, to wiaderko było tam 40 zł, no te akurat wiaderka kosztują w granicach 70-80, ale co z tego, że kupiłem te za 40, jak połowę mi nie zjadły. Tak. Zostawiły, a tutaj jednak w granicach 10% można odstawić, tylko zostawiają, także no widocznie to lubią, to po co mam tam. Raz kupię i tego, tak, nie? Tak. Korzystając z okazji, że jeszcze cele nie zostały odebrane, bo tutaj na zamówienie pan robi zazwyczaj. Tak. Więc tych cel na miejscu nie ma. Ale akurat jestem w takim dniu, że dzisiaj ta wysyłka będzie. To znaczy odbiór. Klient jutro przyjeżdża. Tak, jutro klient przyjeżdża. Także omówimy pokrótce, jak te cele wyglądają. To są cele dla gołębi młodych. Tak, tu akurat te, co stoimy tutaj z prawej strony, są dla gołębi młodych. Może omówimy jedną celkę, pokażemy, jak to wygląda. Więc no to jest cela dla młodych gołębi i zarazem motywacyjna. Bardzo dużo nawet ludzi lotuje z nich rocznymi. Bo tu siedzą na początku dwa młode, wiadomo, wszędzie tak można zrobić, tak, że dwa młode siedzą, a później czasami te młode już są starsze, zaczynają tam parować się, więc możemy zrobić w ten sposób i tu wstawiamy miskę, nie? Wstawiamy miskę. I te gołębie się elegancko parują. Ja miałem w tamtym roku 3 pary, co mi zniosły jajka już, nie? A więc tak, no cela ta jest, jak ktoś by chciał wiedzieć, cela jest, głębokość szeroka jest 50 cm. W środku, mówimy zawsze o środkowym wymiarze. Tutaj te boczne, jest to płyta wiórowa gładka 18 mm. Są hodowcy, którzy sobie życzą też, żeby zrobić im z drzewa. Nie ma problemu. Robimy z pełnych też desek, nie? Ale to wiadomo, i cena jest inna, ale też się zdarza klienci, co sobie zażyczają. Nie? Jest tu róż metalowy powlekany polietylenem. To nie jest, drodzy hodowcy, niektórzy, sam się dałem nabrać, raz kupiłem różta tańsze, a się okazało, że były tylko moczone w farbie. Po roku ta farba zaczęła odchodzić, także tu jest moczony, ten powlekany polietylenem. Szybko idzie go umyć. Kubeł bierzemy plastikowy, co murarze robią, wrzucamy je wszystkie, trochę płynu, postoi 2 godzinki, wycieramy, znów są czyste, nie? Jeśli chodzi o szufladę, jest to płyta laminowana, sprowadzana z zagranicy, 8 mm, można ją myć, gotować nawet komuś, jak się ktoś nie spodoba, i przywalić, jak się nic ten, także tu się nie ma szans nic z tym zrobić. Tu jest deska hodowcy na 6 cm. Jest to deska sosnowa, szlifowana,
Także tu bardzo dużo hodowców te właśnie zauważają, te gołębie sobie leżą normalnie na nie, nie? Bo jest miejsce trochę więcej, bo jak są takie cieńkie niektóre, no to ten gołąb wiadomo kiwa się, tu się może nawet i położyć i ten. Tutaj wiadomo otwieramy, tu jest tył, zasuwka i się siedzą dwa młode, nie? Także no 35 jest ta cela głęboka w sumie, a tutaj jest około 7 od krawędzi, że jak ten młody siedzi, to temu drugiemu tak za bardzo nie przeszkadza, nie? A wysokość, no wiadomo, jeśli chodzi o wysokość, to jest według klienta. No te akurat mają chyba 2,7 m, jak się nie mylę. Ale niektórzy mają 180, gołębniki 192. Ja robię tylko pod zamówienie, zaznaczam, nie mam nic stać na ten, nie ma takiego czegoś. Jest wszystko zamówienie na zapisy. Dużo hodowców już wiedzą, bo wzięli. I także jak tutaj powiedzmy 2,7, to widzimy tutaj gołąb pierwszy siedzi około 40 od dołu, nie? Tu jest piórołap. Widzimy tak zwany, proszę, tak się go wyciąga, możemy odkurzaczem czy coś wymieść, proszę bardzo, nie, wiadomo, jak cele będą niższe, to będzie inna wysokość tego piórołapu, bo zawsze zaczynam od góry, nie, i tutaj zapinamy, jest sprawa załatwiona, takie piórołapy tam wyciągamy raz na 2 miesiące albo tam, nie. Te celki w środku też, ta płyta, która jest wysuwana, tak. Ona nie dochodzi do końca? Nie, nigdy nie dochodzi do końca, zawsze jest około centymetra tam. Po prostu jak są te puchy różne, takie coś, to gołąb jak macha skrzydłami, to wszystko spaduje tam na dół, później dopiero po łapu. Gdyby ona dochodziła do końca, no wiadomo, tam może jakieś bogówienko tam raczej nie zostanie, ale jeśli chodzi o właśnie o ten puch, to fajnie to tam spaduje, później jak się wyciągnie, to czasami tam jest pełno pod spodem, nie? Tu chodzi, jeśli chodzi o tą przegródkę, hodowcy, przypatrzcie się, tu jest 1,5 cm sklejka. To nie jest żadna tam trójka, czwórka, to jest 1,5 cm mocna, masywna sklejka. Dosyć nie? Stabilne cele są. Tak, to wie pan, na tym to polega, bo zrobić takie coś cienkie, gdzie to widać, niektórzy szuflady z takich sklejeczek robią, no to ona sama, jeszcze kał nie spadnie, ona już jest wygięta. Później otwiera się, to tu wszystko się zatrzymuje, drugiemu na głowę spaduje, więc no wiadomo. No. I później jeszcze polecam, jak ktoś już bierze, zawsze polecam, żeby sobie tutaj te deski pomalować albo pokostem, albo jakimś olejem. 2-3 razy to fajnie wsiąknie, szpachelka, to nawet to można później umyć za rok czy za dwa, nie nic się z tym nie zrobi. I jak tam zostanie pokostu, zawsze można przody szufla też jeszcze przejechać, żeby było podobne tam czy ten, także no. Tak, jeszcze mamy jeden rodzaj cel, za panem tutaj są. Tak, tutaj. Dla gołębi już dorosłych. Tu są cele, tak, dla gołębi dorosłych. Są to cele dla wdowców. Typowo robione, ale bardzo dużo leci też z gniazdówki z tym celem. I niektórzy hodowcy biorą też te cele do rozpłodu. Bo te cele nie są takie wysokie i raz się po prostu miskę wstawia tu z tej strony. Tu się zamyka, później jak są młode, większe, spuszczamy tutaj, bierzemy, tu otwieramy i jest na zmianę, nie? No, ta cela znów ma, jakby to powiedzieć, szerokość 60,5 w środku. I 50 jest tutaj ta ścianka boczna głęboka, a wysoka jest około 35 z szufladą, nie? Jeszcze jak do wdowieństwa, wiadomo, to tutaj jest w środku rameczka, gdzie tutaj samice chowią albo samca i tu po prostu się zamykamy i ten, nie? Jeszcze zaznaczam, że właśnie jeśli chodzi o tyły, te cele nigdy nie mają tyłów, to znaczy chyba, że ktoś się zażyczy. Ale ja już robiłem tam hodowcom no bardzo dużo, zażyczyło się 2 tyły, z czego jeden nie przykręcił, bo tył powinniśmy mieć w gołębniku, drodzy hodowcy, bo jak ja dam tył, i hodowca dany będzie miał tył, to musi te cele najpierw odsunąć, przykręcić tył i dosunąć. Nigdy nie będzie tak, że ta cela dojdzie na zero, tylko zawsze tam jakiś centymetr z tyłu zostanie i to po prostu tylko dla robactwa i kurzu wszystkiego. Także tył trzeba mieć swój, najlepiej z płyty regipsowej, czy tam z desek ktoś ma, czy jakąś inną płytę. I wtedy cele układamy po kolei, dosuwamy. Zawsze możemy kiedyś znów wyciągnąć, pomalować. I jest sprawa załatwiona, nie? Tu niektórzy właśnie albo malują też te ramki tą jedną, albo naklejki są takie, też można sobie poprzyklejać, jak kto już woli, nie? I zasada jest ta sama, tak samo ta szuflada jest, ten sam ten ruszt, tak samo ruszty są 60, tak samo jest to laminowany ruszt. Mocny, tu się nie wygina, także tutaj nie ma problemu, też go można łatwo umyć i ten, tak jak mówię, dużo ludzi właśnie bierze też do rozpłodu te cele,
bo jednak one zajmują mniej miejsca, jeśli chodzi o wysokość, bo jak są takie 50, no to 3 wyjdą i koniec, nie? A tu jednak jest czasami i 5, i przeważnie 5. Jak jest 2 metry, to jest 5 i jeszcze tutaj mamy około 30 centymetrów od dołu. Tak, to jest na tej samej zasadzie co młody. Tak, to jest na tej samej zasadzie, wszystko mniej więcej jest zawsze tak samo. Tutaj jeśli chodzi o te drzwiczki, tu są wiadomo drzwiczki, jest to klejone, frezowane, klejone, to nie jest tylko tu przykręcanie, to jest frezowane, klejone, a druga ramka jest pełna sklejka 18 mm. To jest pełna sklejka 18 mm, także elegancko zawsze można tu ją przetrzeć, nic się z tym nie stanie. No i tak to wygląda. Akurat tutaj jesteśmy w wolierze w środku, wewnątrz. To woliera zrobiona z drzewa, oczywiście z kantówek sosnowych, gdzieś dziesiątki prawie, czy dziewiątki one tutaj mają. No, na dole mamy kratę Wema i szuflady tutaj są. No, mówią, że krata Wema jest niedobra, ale ja nie zauważyłem, żeby się tu gołąb jakiś mostek rozbił albo coś. Kał przelatuje wszystko na dół. Na dole są szuflady, około tam 30 niżej, także raz na rok po sezonie młodym, gdy już są tam... Gdy już nie ma tutaj młodych, wyciągane jest, wyczyszczone i dach tutaj mamy z tego, z komorowego poliwęglanu, tak, dlatego, że tutaj nie mam za dużo okien w tym gołębniku i bałem się, że będzie ciemno, więc dałem z poliwęglanu, żeby zawsze tam coś po prostu tego światła tutaj przeszło. No i wiadomo, tam siedziska są, to są siedziska, tam można to przymknąć czy nie. Ale młode przeważnie tutaj siedzą, no, w tej wolierze, masa ich tutaj siedzi. Wolą bardziej tutaj niż w gołębniku, bo tu jest fajne, świeże powietrze. Wlot też jest... Tak, wlot jest dębowy, tak, z drzewa dębowego, jest to bardzo dobre. Podoba mi się to, bo to się szybko tam nie zniszczy, bo to są grube listwy. I siatka tutaj w tej wolierze też można powiedzieć, to są oczka 1,9 na 1,9, ale co ważne, prawie około 2 mm grubości. Bo takie są siatki różne, to później wiatr wieje, to nawet on trzepie, to nie ma szans, bo to jest mocne, nie? Drzwi są tutaj rozchylane, tak jak widzimy. No i tutaj są wlot, nie? Po prostu tutaj jest wlot, tak? Na początku tutaj przy tym gołębniku tu się dźwiga. Na początku jest to tak, że te młode po prostu się nauczą wychodzić, wchodzić i tak dalej. A później już jest cały czas po prostu to spuszczone i młode tylko i wyłącznie są wypuszczane tutaj tymi drzwiami. Tymi drzwiami, wlot jest zamknięty, one tymi drzwiami wylatują. Później jak wracają, tylko wlot rozchylamy, wchodzą. Także no super sprawa, nie trzeba tam wlotem, bo to wiadomo, jest więcej tych gołębi, to jeden na drugiego skrzydła łamią, nie? A tutaj... Ale rozmawialiśmy też, że tu jest jeszcze taki podest doczepiany, większy, przy tym wlocie. Tak, tak. Tu jest po prostu podwójne dno. Tu jest podwójne dno i w środku tam się od strony środkowej się anteny kładzie, nie? Także, a tu jeszcze później tak, jeśli chodzi o ten podest, to tu jeszcze doczepiam podest później, że te młode na początku, bo ich tam wejdzie, tam nie mam, na pierwszy lęk może 25-30, i to one se przeskakują tu, żeby nie po prostu, choć tu jest dość dużo tego, ale tutaj ten podest to dużo daje, one przeskoczą taki sobie. Taki podest też w czasie lotów jest wygodny, bo te gołębie, jeśli mają gdzie siadać, to one nie tracą tych czasem cennych sekund. Powiem panu, że tutaj w tym roku, choć był ten podest, to siadały najpierw na dach. Bo tutaj są blisko budynki, one nie umią tak zjechać, tu są druty. Tego także one siądą na dach, ale wchodzą. To znaczy one tam zawsze coś tam traci, ale powiem panu, jak są gołębie tak nauczone trochę, to tam są 2-3 sekundy, nie? U mnie z pierwszego lotu chyba był tu wujek nawet na locie, to nie wiem, one siedziały 1,5 minuty, a jeszcze się udało zdobyć pierwszy i drugi konkurs na oddział, nie? Także przyleciały trochę, bo tuśmy chodzili, trochę się tu bały, ale i tak był pierwszy i drugi na oddział. Także no, myślę, że to jest super sprawa, taka woliera, te gołębie umieją wszystkie tutaj siedzieć, czy oblatujemy później, nie musimy ich tam gdzieś wyganiać z woliery, wylatują, no. I widzę... Zaznaczamy, że wolier pan nie robi tylko. Nie, bo nie mam czasu nawet na to, a jednak taką wolierę zrobić, no to taką wolierę powinno się robić tam, gdzie jest gołębnik, nie, po prostu tam drzewo i od razu dopasowywać, nie, bo takie małe, jak to tam robią, gdzieś wieszają, to można robić, ale to już jest dokręcane, tak, i na dole... Ona jest dosyć spora, ta woliera, około 5 metrów, może trochę mniej. No, 4 coś chyba, 4, a głębokość jest chyba 1,60 m, 1,50 m, nie? Już przeszliśmy do środka gołębnika,
omówimy tutaj mniej więcej, jak to wygląda. Może zaczniemy od karmienia i pojenia gołębi. Tak. Tu już leciałem w tamtym roku te gołębie. Miałem te karmniki zrobione na środku. Coś podobnego, ale na środku, więc musiałem to omijać raz z tej do tych młode łapać. Więc mi tutaj kolega Smolic właśnie też doradził, żebym zrobił sobie tutaj przy tym. No i teraz, no co tu, elegancko ma się je pod ręką, nie boją się te gołębie, tak? No i wiadomo, jak karma spaduje gdzieś tam coś, to wszystko spadnie tutaj pod ruszt. To spadnie pod ruszt tutaj. Ruszt jest taki sam jak w celach. Ruszt jest taki sam jak w celach, tylko większy zrobiony. Karma tutaj po prostu spadnie. I możemy raz na miesiąc wyciągnąć nawet rozpłodowym gołębiom skarmić. Czy tam kurą jak ktoś ma, albo coś, także nic się nie zmarnuje i nie musimy się obawiać, jakby tu było korytko na dole, że pod rusztami, no zawsze jakaś mysza może wejść albo coś, no wiadomo, nie? Tak. Podłoga też jest na ruszcie, ale od razu jest beton, nie ma tutaj... Nie, tu jest zrobione tak, bo ten gołębnik był robiony, tak jak mówię, rok temu. Tu były stare chlewiki i wiadomo, tam było pod skosem to wszystko szło, więc musiałem to wyrównać betonem. Później dałem styropian cienki, beton przyszedł, na ten beton folia i płyta wiórowa, te co idzie na cele, na boki tych cel, tylko grubsza, około 2,8 chyba. I na tej folii leży słodko, elegancko, także no jest to gołębnik ze starej obory, także tutaj właśnie było bardzo dużo zapytań, jak tu te gołębie polecą, czy tu nie będzie za wilgotno, za ten, no co powiem, tutaj jeśli chodzi... Ten sufit to jest stary cegły, tylko jest zaciągnięte gipsem, nie? Ściany tak samo, a jeśli chodzi o te ściany tu zewnętrzne, to jest wszystko regips, nie? Bo ja dużo właśnie ludziom tłumaczę, że jak gołębniki robią, żeby w środku regips przybijali, a nie tam żadne jakieś płyty te OSB, po pierwsze drogie, po drugie brzydkie, a po trzecie nie ciągną wilgoci. A tutaj choć jest taka pogoda, parę dni deszcz, te płyty ładnie pociągną, a później znów oddają, nie? Także ja myślę, że no, tutaj nie czuć w ogóle gołębiami później. Dużo tu przychodziło, mówię, tu nie czuć gołębiami, bo to jednak jest... Cały czas tutaj jest wymiana powietrza, bo tu jest powietrze. Bardzo dużo go wlatuje w sumie. Jeśli chodzi o cele, drodzy koledzy, no to w tamtym... Może jeszcze zanim przejdziemy do cel, to omówimy pokrótce tutaj tą postać, która stoi za nami. Tutaj jest, tak, to kupiłem, bo mi też doradzili. Bo ja nie przebywam często w gołębniku, bo wiadomo, robota jest i ten... Także, a to jednak zawsze coś, te gołębie, można powiedzieć, no tak się nie boją, bo tu wiadomo, ludzie też przychodzą na podwórku, ale jednak one tu i na tym siedzą później, tak, i no nie boją się człowieka, jak wejdzie, tak samo jak balony, nie? Balony też daje, bo to wiatr czasami i ten gołąb się wreszcie nauczy i nie będzie miał takich, jakby to powiedzieć, nie będzie się straszył, jak człowiek przyjdzie, albo tam czapkę zdejmie, albo tam ręką machnie, to one są już przyzwyczajone, bo te balony latają, nie? Tak. Także no to jest głównie po to, nie? Nie jest to wcale złe, bo ja już to w tamtym roku miałem, także no te gołębie naprawdę były oswojone, nie bały się, tak nie wiadomo, nie? Bo jak tam ktoś dziennie tam siedzi w gołębniku 2-3 godziny, to oni się nie boją, ale jak człowiek tylko idzie pokarmić tam na oblot, no to... Jak się siedzi w gołębniku, to nie potrzeba żadnych głów, nie. To... I no to teraz przejdziemy do tych cel. Tak, jest... tutaj jeśli chodzi o cele, właśnie w tamtym roku, co tutaj było kręcone, były tutaj cele mojej produkcji. Ale miałem i szczęście trochę i tak chciałem kupić te od Hermesa, bo chciałbym w przyszłości coś podobnego stworzyć. Dlatego... Żeby to w ogóle zrobić, no trzeba to mieć w domu. No nie ukrywajmy, ja byłem oglądać i u mojego kolegi Jurka, księdza Kostorza, byłem jeszcze u jednego, no ale to się wyjedzie za godzinę i się nie wie, nie? Więc tu akurat się tak zdarzyło, że klient się też chciał nagle cele, nie miałem zrobionych nic i nie miałem czasu, bo musiałem innym zrobić, to on powiedział sprzedaj mi te i to mi wtedy na tę myśl wpadło, żeby przy tej okazji jak on je weźmie, od razu sobie te zamówić, nie? Jeszcze tam dostałem tak cenie takiej dość dobrej, także zamówiłem sobie, no będę widział jak to działa, wszystko to się później okaże i może w przyszłości po prostu coś tam... Coś swojego opatentować? Coś swojego, tak, z takimi taśmami, no nie wiem, no wie pan, to jest różnie tam, przeważnie tak na 50-60 jeden byś chciał z taśmami i teraz... Wie pan, jakby tak było zamówień więcej, to jeszcze, ale jak tam co 50 z taśmami, to nie wiem, czy to jest w ogóle
wiadomo, nie? Choć dużo ludzi, no, chciałoby na pewno z taśmami, bo to jest wygodniejsze, są starsi hodowcy i tak dalej, nie? No, będziemy widzieć, jak to będzie w ogóle działać. Niby to idzie, to dość dobrze działa, ale to się wszystko w praniu okaże, nie? Także już młode niedługo ten gremik znowu zasiada. Tak, około 3 tygodnie zawsze tu już mam naszykowane taką skrzynię, to na początku je wrzucam do tej skrzyni, tutaj na tą słomę. I one po prostu se wychodzą, a czasami wieczorem znów wracają do tej skrzyni. A jak już są takie starsze, to już siadają na miejsca. Jak już później wszystkie siedzą, z drugiego lęgu jeszcze przerzucę, wszystkie siedzą, skrzynia wynosi się, koniec, nie? Może zadam pytanie odnośnie gołębi rozpłodowych. Skąd gołębie pan ma? Które gołębie się najlepiej spisały w tamtym sezonie w lotach gołębi młodych? To znaczy, powiem panu tak, od 3 lat nabywam gołębie głównie od 2 hodowców, którym robiłem też cele właśnie. Jest to hodowca Christopher Smolis z Niemiec, okolice Hanoweru. Powiem tak, że to jest hodowca, bo tam w Niemczech na regiony lecą, tam jest około 400 hodowców w regionie. On jest 2 razy w ostatnich 2 latach wygrał w regionie tych 400 hodowców. Drugim hodowcą jest Gerhard Kemmle. Może koledzy, nie wiem, czy znają, w tym roku akurat tam jest 30 w Niemczech na stare, 30 na roczne i 15 na młode. A jest to nic innego jak kuzyn Petera Gize. Są to kuzyni Peter Gize i Gerhard Kemmle. Tylko jest taka różnica, że Gerhard Kemmle leci z zachodu, a Christopher Smolis leci tutaj z Polski, ze wschodu. Więc u nas, jak to jest 13 lotów i mamy 10 z wiatrem, to oni mają pod wiatr. A znów Gerhard Kemmle leci ze zachodu, także to są gołębie. Gerhard Kemmle ma głównie, tam nie ma takiego czegoś, że stąd, tylko jak się rodowód weźmie, czy 5 gołębia, czy 10, wszędzie jest tak samo. Tylnia ta cała ściana jest Jansen Grondelar z tych gołębi. A jeżeli chodzi o Christophera Smolisa, no to on ma gołębie też ze starej linii Van den Abele, ze starej linii. No i tam jakiś deklak też jest w tych rodowodach. Także no nie są to hodowcy tacy, co tam mają 150 gołębi, tylko tam mają w granicach 45 do lotu, 15 do 20 par w rozpłodzie i to jest wszystko. Także jak on tu przywiezie, bo tu jeśli chodzi o Christophera Smolisa, to znam chyba 6-7 osób w Polsce, którzy naprawdę super lotują. Zaraz powiem o jednym też, co od 2 lat nabywa od Smolisa, w tamtym roku na młode zrobił mistrza okręgu, mistrza oddziału we wszystkich prawie kategoriach, także i to ma głównie od Smolisa gołębie, także nie, no. Myślę, że jednak ci hodowcy też i dali z serca te gołębie, a jak tu przywozi, bo on co rok przyjedzie do mnie tutaj na jeden dzień, paru hodowców tam zamówi, nawet teraz był jeden tam z Kalisza, jeden z Ostrowa po te gołębie, bo tam słyszeli, to zamówili sobie, to jak klatkę otworzył, to jeden w jeden. To nie jest tak, że on przywiezie jakieś tam, co się tam wiadomo, nie? Te ogony albo coś, no. I co ważne, sprawdzają. Tu mam też gołębie od mistrza oddziału radwańskiego Marka, ale on znów ma gołębie i od Smolisa, i od swojego kuzyna Ortnera, a znów Ortner ma od Smolisa, Smolis od Ortnera, bo Ortner miał olimpijskiego gołębia i to tak tam, Smolis ma chyba 2 też od tego Ortnera i to jest tak jakby wszystko powiązane. No, Marek Radwański tutaj u nas w lotach gołębi dorosłych, on ma 35 do lotu i robi mistrza oddziałów, tych typowanych, ja mówię, nie? Także to tam nie ma byle czego, a widać, że te gołębie pokazują się, nie? Tak. Zaprezentujemy teraz kilka gołębi rozpłodowych. Na początek pierwszy gołąb. Tak, tu jest samica o numerze 48. Jest to samica od Christophera Smolisa. I co powiem o tej samicy? 2 lata temu, to była samica taka późniejsza, więc 2 lata temu wyciągnąłem 2 młode, gdzie jeden z nich, tu je pokażę też mniej więcej te gołębie, dzieci od niej. Dwa lata temu były 2 młode, z czego obydwa przeleciały super na lotach gołębi młodych. Jeden miał 5 konkursów i pierwszy na oddział. W tamtym roku samicę tą jeszcze tam 3 pożyczyłem mojemu kolegowi Markowi Matkowskiemu. Pożyczyłem właśnie tą samicę jeszcze 4, bo on paruje gołębie zimowe, więc mogłem mu pożyczyć, bo on sparował, uciągnął sobie 2 lęgi.
i odesłał mi tą samicę. On wyciągnął 4 młode z tej samicy, przysłał mi z powrotem, no to ja tylko zdążyłem 2 wyciągnąć. Wszystkie 6 było samców. I u niego 4 i ten. I co powiem? U niego z tych 4 samców 3 leciały 5 na 5, jeden 5 na 4. Ale 2 samce, jeden z nich jest pierwszym lotnikiem oddziału, a drugi drugim lotnikiem okręgu. A u mnie te 2 samce, ja miałem też trochę pecha, bo po 4 locie coś w dach uderzyło, 12 gołębi fruwało aż do wieczora. Nie siadły na dach, na drugi dzień z tych 12 przyleciało 8, 5 brakowało. I między innymi 5 gołębi, które z tego 4 lotu był jako pierwszy, ten co był drugi przyleciał, to właśnie wnuk tej samicy przyleciał, ale miał całe rozdarte, to albo gdzieś w nocy uderzył, a później 3., 4. i 5. Te co były z tego 4 lotu, 1., 3., 4. i 5. i ten co był drugi już nie mógł później iść, zgubiły się, nie? I między innymi tutaj właśnie syn tej samicy, co u mnie był, po 4 locie w czwartek, wtedy się te gołębie zgubiły, on przyleciał w piątek o godzinie 14 do domu. Sobotę był ładowany, później u mnie pierwszy i do tego 5 lotu, po 5 locie w oddziele prowadził, w oddziele jako najlepszy młody gołąb. To jest właśnie syn tej samicy 48. Prowadził w oddziele, ale na 6 go nie dałem z tego względu, że dostał mokre oko. I nie chciałem go dać, kolega mówi, proszę go zostawić i ten. Także no 6, w jednym roku ta samica dała 6 super gołębi. Nie tylko u mnie, bo i u kolegi 4, także no co więcej trzeba. Tutaj jest następny jej syn, ale 2-letni. To jest ten, co był pierwszy też na oddział. To są wszystkie mniej więcej podobne. Ten był pierwszy na oddział z lotów gołębi młodych i nie był wtedy zaciemniany, bo 2 lata temu właśnie zrobiłem wicemistrza w konficentach, ale nie zaciemniałem dopiero w tamtym roku. I ten gołąb siadł jako pierwszy na oddział, też chyba miał 5 konkursów, jak się nie mylę, na 6 lotów. Także no, taką samicę mieć, to ja nie wiem, no naprawdę super gołębie daje. I znów po tym synie, już w tamtym roku były 2 młode, które po 4 locie miały obydwa 4 na 4 i w ten czwartek zginęły koło tego domu. No normalnie, to aż no szkoda, no nic się nie zrobi. Następnym gołębiem jest tutaj samiec po numerze, to jest też od Smolisa. 2 lata temu wydał mi 7 młodych, miałem po nim. 5 przeleciało loty gołębi, z tego 2 moje najlepsze na gołębniku, po tym samcu, nie? 2 lata temu, zaznaczam. 88-43. U Smolisa siostra w tamtym roku od tego samca 11 konkursów, 2 razy pierwsza na region na około 6 tysięcy gołębi. Nie? Siostra z tego gołębia. Nie? Także no, widać zresztą te gołębie, jak one wyglądają. Nie? To Smolis leci pod wiatr, więc on ma gołębie takie mocne. Co chciałem jeszcze powiedzieć, bo tak jak tu powiedziałem, na lotach gołębi dorosłych nie biorę udziału, ale w tamtym roku musiałem lecieć, gdyż jak pan widzi, sekcję mamy naprzeciwko, a było nas tylko 9, ja jako 10 musiałem lecieć. Miałem 15 gołębi, w tym chyba 11 rocznych. Co? Nie, przepraszam. 6 dwuletnich chyba, czy ten? I no jakoś tych rocznych nie było za dużo, bo te gołębie zawsze po lotach sprzedaję. I też taka śmieszna sytuacja, przyjechał pan po lotach, kupował gołębie i mówię mu do niego, panie, weź pan te 2. On mówi, nie, ja tych nie chcę. Ja mówię, panie, naprawdę to są po dobrych gołębiach, weź pan. Nie, nie wezmę, no i nie wziął. I u mnie nie leciały z żadnego wdowieństwa, bo ja tylko rano te gołębie wypuszczałem, klapę otwierałem, karma do oporu i wkładałem tak, żeby był ten 10 chłop, żeby nie trzeba było do innej sekcji. I te 2, które ten facet nie wziął, jeden z nich jest pierwszym rocznym gołębiem sekcji, a zarazem drugim lotnikiem rocznym oddziału, a drugi jest drugim lotnikiem sekcji. Także te 2, które ten pan nie wziął, zostały i to nie jest szczególnie motywowane, bo wiadomo. Także to jest ten pierwszy, proszę zobaczyć. I co zaznaczę zaraz, że to jest syn tego nakrapianego, co przed chwilą pokazywałem. To jest syn tego nakrapianego właśnie gołębia, nie? No, tu jeszcze pokażę może jednego, bo to tam nie ma co pokazywać. One wszystkie są przeważnie jeden w jeden, te gołębie.
To jest gołąb z tamtego roku, późnojesienny. To jest z tego najlepszego rozpłodowca od Smolisa. To jest gołąb z tamtego roku, późny. On ma jeszcze parę piór do spierzenia, ale już ma jajka, także on się dopiero zrobi. To jest maszyna, a on się dopiero zrobi, bo to wiadomo, to jest późny gołąb z tamtego roku. No i naprawdę, no jestem, chciałem właśnie tu jeszcze, jak ten film nagrywamy, podziękować tu Krzysztofowi Smolisowi za porady. Też i związane z żywieniem gołębi, z tymi gritami po prostu takimi różnymi. I karmą, bo naprawdę myślałem, że ja wiem dużo, bo już lotowałem na stare około 20 lat, nie? Także i zrobię mistrza oddziału, tam dwa razy wicemistrza w oddziele. Myślałem, że dużo wiem, ale się okazało, że prawie nic nie wiem, nie? Także jednak te kiedyś takie metody, te karmy, tak w rozpłodzie tutaj właśnie też, no, zawsze każdy pyta, co tam w rozpłodzie gołębią się podaje, nie? No, ja daję po prostu karmę, taką jest BK i to nie jest karma, żeby to była droga jakaś. Tutaj taki lokalny ten, tą karmę już daje może 10 lat, nie jest to droga karma, no tam nie ma pszenicy ani kukurydzy. Do tego tam domieszam pszenicy trochutem rozpłodowym gołębiom. I trochę tam kukurydzy, ale kukurydza u mnie w rozpłodzie nie przekracza 5%, bo no, nie potrzeba kukurydzy w rozpłodzie, nie? Ważne, że ten. I dwie takie, może trzy takie najważniejsze rzeczy w rozpłodzie to jest maślanka, która idzie 4 razy na tydzień i to nie do wody, tylko na karmę. Drugim jest Bebiko dwójka z Biedronki. Albo NAN, takie mleko dla dzieci. Po prostu one nie jest drogie. Nie trzeba białe kupować tam za 100 ileś złotych, gdzie niektórzy jak mają wiadomo w rozpłodzie, to łyżka im nie jest potrzebna do takiej puszki, tylko trzeba przesypywać z całej. A to nie jest drogie, około 50 zł i tą maślankę z tym białkiem 4 razy w tygodniu. Dzisiaj na przykład rano skarmiłem, połowę zostało, biorę drugą miskę, karmę szykuję, zalewam maślanką, garść, czy tam łyżka, czy dwie tego dla dzieci, tego mleka. I to jest wszystko. Druga z drugą taką bardzo ważną rzeczą, to już trzecie, bo to jest maślanka była i ten, to jest z baksa daje kołacze. To się nazywa Taubenkuchen. Stosuję już go od 10 lat. Są takie paczki po 6 kostek i po 12, nie? Lepiej tam se 12 kupić, tam 48 zł kosztuje. Powiem, drodzy hodowcy, nie ma nic lepszego niż te kostki. Kupiłem raz tutaj krajowe, bardzo podobne. Ceną i wyglądem, tylko że gołębiom się nie podobało to. Nie jadły tego, no nie wiem czemu. Daję tamto, ja to osobnym takim pojemniku daję. No normalnie młode rosną, no świetnie, nie? Także no nie trzeba naprawdę do rozpłodu, jeśli chodzi oczywiście o rozpłód, nie trzeba tam jakichś drogich karm za 100 zł, bo to nic nie da, tylko nam ubędzie w portfelu. A w rozpłodzie wiadomo, dobra karma musi być i ja oczywiście w rozpłodzie, tak jak tu kolegowi mówiłem, niektórzy nie wierzą, w życiu gołębi nie szczepiłem, w życiu gołębi nie robiłem na żadne kuracje tam na drogi oddechowe, czy jakieś tam żółty guzek, czy tam jakieś ten, tylko u mnie na bieżąco są 3, a nawet 4 rzeczy w pojniku. U mnie gołębie rozpłodowe piją albo zakwaszarz, albo ocet jabłkowy. I to nie zmieniam tam, żeby 2-3 dni, tylko ja mam 5 par w rozpłodzie, to jest 7-litrowy pojnik. I on stoi czasami tydzień i półtora, ale jak jest ocet jabłkowy, nic nie zrobi. Drugą rzeczą jest Usnea berbata z Renfielda. To jest, stosuję też około 10 lat. I znów jak to wypiją, idą 3 ząbki czosnku do pojnika. Ale tu zaznaczam, że nie, jak wypiją, to nie wyciągam tego czosnku, tylko sprawdzam, jak jest twardy. Dalej nalewam wody i tam ze, on tam 3 tydnie, może później już go wyrzucę. I czwartą taką rzeczą, którą też stosuję, jest amol. Zwykły amol ze sklepu, to jest i na grzyby, i na drogi oddechowe. Buteleczka kosztuje 25 zł, a na 2 lata starczy. Także myślę, hodowcy, że nie trzeba tam wydawać kolosalnych pieniędzy i ten, a rozpłód już mam, mówię, 10 lat czy więcej, tak to stosuję i naprawdę jestem zadowolony, te gołębie są zdrowe, świecą się, także co trzeba więcej, nie? Tak, nie potrzeba im nie, naprawdę. Radzą te młode w lotach. Wiadomo, że tych firm jest wiele, że każdy chce zarobić, ale
Ale no, trzeba się tam ustalić jakiś program, nie? Bo ja mówię, w rozpłodzie, po co ja mam kupić białko za 120 zł, jak za 120 zł kupię tej samej ilości trzy puszki Bebiko, czy tam NAN, nie? Także no, trzeba się nad tym zastanowić, bo szkoda, tam lepiej co innego im kupić albo coś. I no, młodych tutaj, tak jak widzimy, tu jest, tamte stare cele tak samo były na 60 miejsc, także nie mam więcej nigdy niż 55, 56 młodych, nie? I także tak to wygląda, nie? Na dole jest ruszt, koledzy drodzy, tutaj jest ruszt, daje zawsze, ale ten ruszt jest w kształcie stożka. Jak już kiedyś mówiłem, może ktoś widzi, on nie jest okrągły, tam 2 cm listwy zaokrąglony, bo kał zostanie do góry, nie ukrywamy tego. A tu jest ruszt w kształcie stożka, także tutaj kał, to proszę zobaczyć, to jest ruszt, który z tamtego roku był stosowany, on oczywiście był przed posadzeniem, był pomalowany pokostem, także w tym roku tylko umyty karherem i jest, wygląda jak nowy i kał tu wszystko spada, gołębie nie muszą po nim chodzić, nie? Także no niektórzy już tu nie stosują, jakąś ściółkę tam stosują, tylko najgorsze, do niedawno też mój kolega kupił tą ściółkę. W tamtym roku kupił tą ściółkę, wszystko elegancko, on ma gołębniki też trochę większe, ale za miesiąc już do mnie dzwonił, żebym mu zaczynał róż zrobić, bo ta ściółka po pierwsze tania nie jest, a po drugie no niestety co rok ją trzeba wymieniać. A czy te gołębie w niej lepiej się czują? No nie wiem. Nie wiem, parę lat temu jeszcze jej nie była, też się dobrze czuły, nie? To jest wiadomo, to jest koszt i czasami nawet słyszałem, że jak ktoś ma takie gołębniki bardziej szczelne, to na tej ściółce siada wilgoć i grzyby, bo to jest jednak drzewo twarde, ale jak nie jest dobre, twarde drzewo, powinno się 3 lata suszyć. A jak one jest tylko maszynowo, to niby powierzchni, bo wiadomo, każdy chce sprzedać, no i później się robią grzyby, a tak już słyszałem, że... Po prostu tak, że ja tego nie chcę nawet widzieć, bo to widziałem u kolegi. To jest dobre, jak tak jest w gołębniku 3 pary, a gołębnik duży i ta ściółka. To jest dobrze, bo ona się nie zbrudzi, ale jak kolega miał młodych bardzo dużo, to za 2 tygodnie ona już była pokryta kałem. Także no, myślę, że róż jest dużo lepszy. Wiadomo, nie jest dla gołębi, tylko dla nas, ale... Tak, właśnie. Tak, bo gołębie na pewno... ja zawsze twierdzę tak. Ja już niejednemu to mówiłem, bo pytania tylko, czy róż dawać, czy ściółkę, czy ten. Panowie, gołąb, róż jest dla nas, tak jak mówiłem. A gołąb, jak chce na nim siedzieć, niech siedzi. On ma siedzieć albo na siodełku, albo w celi. A jak on lubi siedzieć na różdzie, to niech siedzi. Bo niektórzy, ja zawsze proponuję każdemu do gołębnika lotowego dawać kratę wema. Najlepsze, co może być. A niektórzy mówią, a bo zimno, bo ty, komu jest zimno? Przecież gołąb na niej nie będzie siedział. A jak chce, to niech siedzi. On powinien mieć cele i siodełko, a nie siedzieć na kracie. U mnie tu, no wiadomo, tu jest krata wema w tej wolierze, to byście widzieli, wszystkie leżą na tej wolierze. Siedzą i na tym, ale masa, jakoś im to nie przeszkadza. Nie wiadomo, bo to lato jest później ten. Ale krata wema na podłogę jest najlepsza. Wiadomo, jest to droższe, ale my tego nie kupujemy na rok. Na zakończenie wizyty, podsumowując, pokazaliśmy trochę gołębników, trochę o tych lotach młodych porozmawialiśmy. Zaprezentowaliśmy, jak te cele wyglądają. Także w przyszłym sezonie pozostaje mi życzyć takich samych osiągnięć w tych lotach gołębi młodych. No, nie dziękuję i życzę też również hodowcom udanego sezonu 2021 w lotach i tak jak mówię, nie trzymać dużo, mniej, lepiej zaopatrzyć, bo czy jest, niektórzy też właśnie tacy koledzy, albo 100, musi być 100, 150, bo braknie, nie, jak 150, ja znam takich, co mają 150 i też nie dolatują do końca, to jak 150, jak 50 nie braknie, to ani 150 nie braknie, nie? Także no nie ma co sensu za dużo ładować, bo ani powietrza później, ani tego, nie? Także życzymy hodowcom udanego sezonu, nie załamywać się, kosz rozstrzygnie.